Od kiedy major powziął na siebie zobowiązanie wynajmu mieszkania, wrzucał średnio po 7 filmów dziennie, a nawet i więcej. Teraz nagle jego kanał zamilkł. Nie licząc wrzucenia 2 mętnych filmów Q&A ze sławkowego leasingu, które były nagrane wcześniej. Jeszcze wczoraj wrzucił aż 10 filmów, na których było widać, że jest rozdrażniony i czuje się zewsząd atakowany. Dobra pasca kanału też się zaczęła załamywać. Wysyp codziennych niemal identycznych gniotów i akcja Unsub doprowadza do spadku 600 subskrypcji zaledwie w parę dni. Ta cisza jest zbyt podejrzana, by zostać niezauważoną. Widzowie szybko to dostrzegają i zaczynają zastanawiać się, o co chodzi. Dlaczego dziś kanał Majora milczy? Nagle rozchodzi się plotka. Major napluł Monice na laptopa i musi uchodzić z ziemi krakowskiej. Dopiero później dowiedzieliśmy się o pełniejszej wersji zdarzenia. W pierwszej, podanej przez ekipę krakowską, Szyjor po konsumpcji alkoholu narozrabiał na wynajętym mieszkaniu tak, że współlokatorzy zadzwonili po właściciela, aby ten interweniował, wskutek czego został karnie wyrzucony z mieszkania i wrócił do Rudej, gdzie się dalej pultał. Gdy jeszcze upłynie trochę czasu, Ruda wyjawi nam kolejną, wydaje się najbardziej prawdopodobną wersję. Szczudłodolski kupił sobie rozpuszczalnik, usiadł z nim na balkonie w mieszkaniu, gdzie wynajmował pokój i zaczął kirać. Podczas tego wydawał takie dzikie ryki i odgłosy, że przerażeni współlokatorzy po prostu zadzwonili po właściciela, ten zaś wezwał Monikę, kazał jej zabrać strusia i zapłacić dodatkowe koszty. Major wyrzucony ląduje znów w mieszkaniu u Moniki na Mozarta i gdy ta znów nerdzi w internecie, Szyjor podobno z poczucia braku poświęcania mu wystarczająco dużej ilości uwagi napluł jej na laptopa, za co został ostatecznie wydalony. I teraz gdyby tego wszystkiego było mało, sam Suchodolski, będąc już w Białymstoku, stwierdzi, że nie było żadnego obrażania z jego strony wobec Moniki, tylko po prostu napluł jej w twarz. Będący w stałym kontakcie ze strusiem Paweł wspominał, że Szyjor i tak już wcześniej bardzo szybko skłócił się ze studentami, z którymi dzielił mieszkanie. Narzekał, że ma tylko jeden pokój, że ktoś tam mu chodzi, że kuchnia jest wspólna i łazienka też, a przede wszystkim, że z dala od Moniki i miało inaczej być przecież, prawda? Jak się z nią umawiał na początku, jak wyjeżdżali do Krakowa i że ogólnie z jego perspektywy było mu tam źle, więc i tak to by nie wytrzymał. No cóż, jak na byłego bezdomnego, a później z łaski Krzysia, mieszkańca zapyziałego Belwederu na Krzywy Ryj, to całkiem wybredny nasz major się zrobił. Bo celebryckie życie na koszt najpierw Gacha i Moniki, a potem samej Moniki, rozpuściło go i znacznie zwiększyło jego oczekiwania od życia. Ważne jest to, by zrozumieć sytuację majora, gdyż dzisiejszy widz kojarzy go, że jeździł do Krakowa, Poznania, do Niemiec i zawsze Krzysiek go potem przyjmował. W tamtym czasie Wojtek pierwszy raz wyjechał z Belwederu, będąc zaślepiony wizją wspólnego życia z przedsiębiorczą i uwodzicielską Moniką oraz wyrwania się od Konona z Belwederu. Skłócił się z Krzyśkiem, naobrażał go i usłyszał na poważnie od niego, że nie ma czego szukać na szkolnej. Zatem gdy Monika go wyrzuciła, praktycznie znów stał się bezdomny. Był zdany jedynie na łaskę albo Konona, przed którym musiałby się poniżyć i go przebłagać, albo ostatnich ludzi, których jeszcze nie zdążył obrazić lub do siebie w jakiś inny sposób zrazić, czyli Pawła i Sławka. A propos Sławka, to właśnie wtedy prowadził kanał Wieści z Uniwersum i tego dnia wrzuca film, w którym informuje wstępnie widzów, co się wydarzyło. Tam konflikty poza kamerami były spore, bo Wojtek wymagał atencji, Wojtek chciał, żeby z nim być, rozmawiać. Monika też dużo siedzi na tych komunikatorach internetowych, Discordach i tak dalej,
też nie miała możliwości, nie chciała, nie mogła siedzieć cały czas z Wojtkiem i Wojtek wiecznie o to się do Moniki pruł. Już nawet nie chodziło o te całe seksy, tylko chodziło o ten czas i tak dalej. Więc wczoraj była taki punkt kulminacyjny, w którym Monika przyjechała i chciała zobaczyć te filmy, co nagrałem tutaj z Wojtkiem, te Q&A i w sumie Wojtek się o to wkurzył, więc dosyć tak solidnie. I Monika wtedy już podjęła decyzję, że bilecik rano, no i Wojtek musi odejść na tą chwilę. Monika płacze, no bo ma jakąś tam pustkę po Wojtku mimo wszystko, ale przynajmniej teraz skupi się na pracy. Major został spakowany przez ekipę krakowską na autobus i wysłany w trasę do Warszawy. Oczywiście nie obyło się bez puszczenia przecieku, bo gdy major wysiadał w stolicy na dworcu zachodnim autobusowym, to tam już młodzież bandycka warszawska w ilości kilkuosobowej grupki czekała z telefonami, żeby go w trakcie tułaczki sfilmować. Jednakże właśnie tam, w tym miejscu, przejmuje go Paweł z Warszawy i prowadzi tak, aby celebryta uniknął swoich fanów i zawiózł do siebie na zajezdnię z założeniem, że ten się tam kimnie, a następnego dnia spróbują ogarnąć jakiś hotel, jak się uda, a jak nie uda się, no to po prostu następnego dnia też major zostanie na zajezdni. Tymczasem na Belwederze całkiem śmieszny happening Meksyka i Krzyśka. Cześć! Dobra, weź, a która godzina? Dawaj! Kurczę, tak długo śpisz? O, pierwsza noc, to wiesz. No, już się mogę wyspać, ty. A ten, a gdzie Micha jest? Zaraz przyniosę. Pierwsze tobie kupiłem coś. O. Bo lubisz. No dobrze, zdrówkę, no. A jak ci spało? Dobrze, dobrze, nie jest źle. Nie jest źle, jak na pierwszą noc to dobrze, no. To co, ile ja będę płacił tutaj za wynajem? Na razie darmo, drewko porąbię. No, połóż się jeszcze. No zaraz, no, a, no dobra, to czekaj, ty śniadanie zrobisz? No zrobię. No to dobra, to ja czekam, no. No. Dobra, to... No, połóż się. No, o, no jak to właśnie się żyje sobie, nie? No. 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 Ja, to co, dobrze się spało? Nie, no spoko, cicho, tylko trochę tam w nocy przeszkadzali, no. Michał przyniesie mi ten... Ja coś zjem na rano, no. No i trolling, że Konon sprzedaje oplastrę, bo już zagrabił Caudi, najnowszego rzęcha Majora, więc dwa samochody nie są mu już absolutnie do niczego potrzebne. Co będzie się działo? Będziemy ładować Opla na lewetę, będziemy ciągać i będziemy zabierać do wulkanizatora. Słuchaj, to trzeba zrobić, na siadę bez powietrza ciągnąć. Ja nim wyjadę z podwórka, no i wjadę na lewetę. A! Wyjeździł! Masz teraz Audi, to sprzedajesz Opla. No. Nowy właściciel jest. Jest. Na Opla? Dużo wziąłeś? Wziąłem. Parę setek poszło. No. Tysiączku. Nie, tysiączku poszło. Dlatego, że uzgodniona cena była już dawniej. No po co ci dwa samochody, no? No. Już Audi, Opel sprzedany Lefana, tak? Życzę tobie powodzenia w jaździe Oplem, całego serca i duszy, żeby się nie psuł się. W nocy Szyjor robi lajta w Warszawie, żeby miał na podróż. Początek lajta odbył się z problemami technicznymi, gdyż major nie był w stanie ogarnąć. Jego było słychać, ale nie było słychać donate'ów. Ekipa przez 32 minuty grzebie się przy sprzęcie, wspierając się telefonicznie Sławkiem, no i major z tego wszystkiego troszkę śmieszkuje sobie z donate'erów, którzy wpłacili mu już pieniądze, a i tak ich nie było słychać i nie czuje, że to coś się trochę nie tak dzieje, też nie próbuje ich czytać czy coś, tylko wszystkich pogania i się śmieje, że on to w zasadzie sobie tutaj siedzi i zarabia, a oni tam, Paweł i tam inne osoby, które są zgromadzone, to muszą się ruszać. Dowiadujemy się, że bilet do Warszawy został wzięty również na fakturę za 120 zł. Przy okazji major próbuje zaimponować jakiejś kobiecie, która tam się przewija, że on to wrócił z gór. Ona mu na to, że właśnie z Tajlandii wróciła.
Z całego technicznego zamieszania też wyszła inna ciekawostka. Otóż Light leciał z Wi-Fi, bo major biznesmen tak przyzwyczaił się do życia na koszt Moniki, że przestał opłacać swój internet z playa, z którego normalnie Light puszczał. Podczas transmisji, już gdy wszystko poszło dobrze, Paweł ustalił, że konto, na którym było legendarne ponad 30 tysięcy złotych, według majora było nienaruszone, a co najmniej on z niego nic nie wyjmował. Słuchaj do tego donata, bo ty napierasz. On tam coś napisał, chłopaczyna, a ty go wyzywasz. Może dobrze chcę powiedzieć, no. Posłuchaj całego donata, no. A on tak, on gada, ty gada. Stanisław, ja majorze, pozdrow, Półtuski, opowiedz jakiś żart, żeby było śmiesznie 3 złote. O, pozdrawiam ciebie, a mogę żart powiedzieć tak. Kiedy będzie rano, kiedy będzie noc. Ty, wyrzuciła cię Monika z Krakowa, z domu? Ja sam wyjechałem. No to dobrze. Nie wróciła, tylko po prostu rano wstała. I po prostu tak, a inaczej powiedziałem, że źle się zachowałem i po prostu powiedziałem, z jakiego powodu. A zamieszkasz kiedyś u Krzysia Misia? Na pewno nie. Już wcześniej mówiłem, że nie mam ochoty nawet tam jednego dnia i nocy spędzić, bo po prostu jak wejdę, to przysiątnę znów tym smrodem. Cena z Piaseczna pyta, pytanie do Pawła, czym się różni smak Krzysiaka Majora od Krzysiaka Konopna. Ale kurde. Major ten, mecenas wie. Major, słuchaj teraz, zobaczcie, Paweł cię tam uspokaja, ja do ciebie coś mówię i przerywasz mi. Zachowaj trochę kultury i szacunku do swoich widzów. No i... Major, słuchaj, to na ty boję. Paweł słusznie cię uspokaja, chcesz halista, masz słuchać i dopiero później odpowiadać. Piątka, Paweł winszuje tej cierpliwości do dzieciaków w ciele dorosłych ludzi. Trzeba mieć, a ja 103 złote. No właśnie, dzięki za 3 złote. Major przechodzi na inny styl ładowania, tak? No pewnie. Jest... Mam inną już ten antenę. Tak, no. Major, czy to prawda, że mówili na ciebie lajkonik? No, chyba warto. Jakiś debil. No, like, a wiesz, co to jest lajkonik? Taki facet, który jest taki, taką twarzą Krakowa, ma taki koń na koniu, zapiernicza z buławą, wiesz, taki lajkonik. A. No, taka maskotka Krakowa, nie? Nie. Wojtek zapytany, czy wróci na Belweder, bez sekundy namysłu odpowiada najpierw, że tak, owszem, wróci, po czym próbuje wykonać telefon do Krzyśka, który nie odbiera i już przy następnym donacie, który po jakichś 3 minutach znowu spyta, czy planuje wrócić na Belweder, mówi, że na pewno nie wróci do tego knura. Transmisja nie odbyłaby się bez wątku finansowego pomiędzy Rudą a Majorem, to znaczy major stwierdził, że Ruda chciała od niego jakieś pieniądze, może chodziło po prostu o pokrycie tych dodatkowych kosztów, które naliczył właściciel mieszkania w związku z tym, że musiał eksmitować go z pokoju. No i major konkluduje, że w zasadzie to on w Krakowie zostawił ser i boczek, więc jak ona w ogóle może chcieć od niego jakieś pieniądze w rozliczeniu? 30 grudnia. Koncepcja zmieniła się. Paweł zaproponował, że wynajmie majorowi mieszkanie gdzieś w Warszawie, co nie było w tamtych czasach szczególnym problemem, nie jak dziś. Major jest na tak, uspokojony, zastanawia się, jak poukładać swoje sprawy i wydaje się, że grunt znów mu się stabilizuje pod nogami, humor się deko poprawia. Wydaje się, że będzie okej. Okay. Wtem nagle dostaje telefon od jakiegoś gościa, który twierdzi, że skoro Monika go wyrzuciła, bo on wie, to zaprasza go do siebie, do Rzysza, bo ma cały dom i bardzo chce, żeby Suchy tam przyjechał i zamieszkał. Tym gościem był Darek z Orzysza, który kilka razy był na szkolnej i coś tam sobie nakręcił, ale przede wszystkim w latach 2019-2020 walczył o atencję widzów Uniwersum w sposób wybitnie nachalny i bez żadnych skrupułów czy zasad. Teraz nakręcił akcję z niby domem dla Majora, ale już wcześniej za pośrednictwem Moniki chciał kupić samochód Wojtka, który stał za bramą Belwederu jako mleczny zastaw, by w przyszłości Majorowi i Kononowi, którym odebrano psa za liczne zaniedbania wobec zwierzęcia, przywieźć i oddać pod opiekę małego pieska szczeniaczka. Zrobił to oczywiście z premedytacją, również dla zwiększenia własnej atencji
kosztem zwierzęcia. Szczęśliwie ogromna fala pogróżek i hejtu doprowadziła do tego, że po długim czasie przyjechał i tego szczeniaka jednak im zabrał. Prowadził też swój kanał na YouTubie, na którym udał mu się jeden żart związany z uniwersum, a oprócz tego dosyć często robił fałszywe, po prostu tak okropne i nie do zniesienia clickbaity, wręcz oszukiwał właściwie widzów tytułem i miniaturą filmu, że niby ma coś, jakieś nowe nagranie ze szkolnej, albo jakiś trolling szkolniaków telefoniczny, a gdy kliknęło się, to zawartość okazywało się, że było czymś w stylu jakiś gameplay jego osobisty z jakiejś słabej gierki, czy okropne miksowanie muzyki z gracją mniej więcej uzdolnionego 5-latka. Obecnie jego kanał jest niedostępny, jest zablokowany i to, co się na nim wyświetla, wskazuje na to, że prawdopodobnie padł ofiarą hakerów, którzy przejęli mu kanał, puszczali na nim skamowe materiały inwestycyjne, a YouTube, zorientowawszy się, co się stało, narzucił na kanał bana. Majora wizja objęcia we władztwo całej chaty w swoje ręce za free tak rozpaliła, że już nie widział żadnej innej perspektywy dla siebie. Teraz to się odbije. Nie chcieli go w pokoju w Krakowie. Knur nie chce go przyjąć z powrotem, to zobaczą wszyscy, że on teraz będzie panem niepodzielnym w domu w Orzeszu. No cóż, Paweł, zdziwiony tym wszystkim, dzwoni do Orzeszaka i pyta, o co chodzi, naciskając, że Major jest w sytuacji słabej i jeśli to jest jakiś żart, to nie jest to najlepszy moment. Darek odpowiada, że wszystko jest legitne, że ma całą chawirę, sam z siostrą, i Major będzie u niego mieszkał w domu, który normalnie on wynajmuje dla turystów niemieckich. No cóż, niby sezonu nie ma, więc niby wygląda sensownie. Paweł pyta, Major, chcesz jechać? Major, no tak, 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 oczywiście. Tego dnia wchodzi też wisienka na torcie. Kanał Horoszcz Home Video publikuje film Wiedźmin, zabójcy knurów. Żeby choć rzucili po parę groszy. Majorskiej tłaczki część kolejna. Tym razem celem jest Orzysz. Gdy tylko wysiedli na miejscu i Paweł zobaczył Darka, sposób w jaki ten się zachowuje i wypowiada, stwierdził, że nic z tego nie będzie, bo to drugi Major. Te same charaktery. Podwórko było jednym wielkim bajzlem ze złomu pomotocyklowego, a zapowiadana wspaniała hacjenta zatrzymała się w latach 70. Wchodzą do sieni, gdzie jest wielka, ziejąca dziura w podłodze, przed którą Orzyszak ich ostrzega, żeby nie wpadli, bo mu się drzwi do piwnicy załamały. Wchodzą do właściwej części domu. Patrzą na Orzyszaka, na tę jego siostrę i delikatnie mówiąc, atmosfera jest napięta. Paweł stwierdził, że nie robią oni dobrego pierwszego wrażenia. Możliwe, że nie byli do końca jednoznacznie dogadani odnośnie pobytu Majora. Wchodzą po krętych schodach, na których Barney ledwo się mieści. Weszli do tych pokoi, niby wynajmowanych niemieckim turystom w sezonie letnim, a tam wszystko obite pilśnią, śmierdzi wilgocią. No i rzeczone lata 70. Major, mina skrzywiona. Ale gdy Paweł spytał go, czy chce zostać w tym miejscu, z tymi ludźmi, to twardo mówi, tak, zostanę. Czaku więc zostawia na miejscu Szyjora i wraca do Warszawy. Jest około południa, dzwoni do niego Monika. Dopytać się, jak wygląda sytuacja, co się dzieje, no więc on jej pokrótce streścił, co tam się wydarzyło z Majorem i tak dalej. Informacje natychmiast trafiły na Discorda, a z Discorda na wykop. Nasz uniwersowy Apoloniusz Steiner oddala się od Orzysza, jest już tam około 80 km odjechany. Tem staje telefon od Strusia, żeby natychmiast przyjeżdżał, bo on tu nie zostanie już ani chwili dłużej. Ma wszystkie swoje walizki spakowane i czeka pod bramą.
Gdy bocian przyjechał na miejsce, Orzyszak stał za bramą z majorem, który szybciutko się spakował i ruszył tym razem do hotelu, do Białegostoku. Czemu nie jadą na szkolną? Zapytacie. Sprawa jest prosta, Krzysiek już wcześniej twardo odmawiał przyjęcia Szyjora. Odmawiał niby twardo, ale tak realnie to oczekiwał czegoś innego. Chciał, żeby go uprosić, ubłagać, okazać skruchę i tak dalej. I wtedy z łaski dałby pozwolenie na szczura ponowne wpuszczenie. Ale bez tego ani rusz. Suchy jednak nie czuje się na tyle zdesperowany, aby błagać u bram Belwederu. A co najmniej jeszcze nie dzisiaj. Gdy jechali do Białegostoku, to już cała Polska wiedziała, że są w trasie. Nawet jakiś typ zadzwonił do Czaka, żeby nie wjeżdżał do Białegostoku od strony Łomży, tylko od strony Warszawy, bo podobno jacyś ludzie mieli ich wyczekiwać z niewiadomymi intencjami na trasie na wjeździe do Białego. Tak więc wjeżdżają do stolicy Podlasia zgodnie z sugestią tą telefoniczną od dalszej dla nich strony, by zainstalować Szyjora tymczasowo w hotelu. Wojtek, gdy tylko dojechał do hotelu, postanowił, uwaga, uwaga, nagrać filmik pod tytułem Pato zmusił mnie, jestem w Białymstoku, gdzie widać, jaki jest wystrój pokoju, dzięki czemu natychmiast zostało wystalkowane, w jakim jest hotelu i prawdopodobnie w dodatku, w jakim jest pokoju. Telefon recepcji rozdzwonił się do czerwoności, a opinie na Google zaczęły lecieć w dół z każdą minutą przez widzów bandyckich, którzy uznali, że świetnym żartem jest dać najniższą możliwą ocenę z dopiskiem w stylu obsługa obsługą, ale najbardziej zniechęcają do tego miejsca klienci, a w szczególności pewien znany białostocki youtuber, od którego cuchnie rozpuszczalnikiem pomieszanym z fekaliami. Nie wiem, czy obsługa hotelu zdaje sobie sprawę ze szkodliwości społecznej płynącej z obecności tego pana. Hotel generalnie w porządku, jednak smród rozpuszczalnika nie do zniesienia. Dodatkowo jakiś chudy blondynek po 40, który wyglądał jak laluś, zaczepiał gości hotelu, wykrzykując, że on to podatki płaci. Nie polecam. Hotel jest nawiedzony. Całą noc słyszałam dziwne odgłosy wycia i zdawało mi się, jakby ten głos majaczył coś o podatkach, działalności i wymeldowaniu. Recepcja zdawała się lekceważyć sprawę. Także uważajcie na siebie, ludzie. Tak czy inaczej, major z hotelu opowiada losowo o sytuacjach z ostatnich dni, o cenie hotelu, oczywiście zbyt wygórowanej, i już zaczyna kombinować, jak tutaj przenieść się do czegoś trochę tańszego, bo 75 zł za dobę to rozbój według niego, a przeżywa to tak dlatego, bo zapłacił za 3 noce z góry 245 zł. No, dzień dobry. No właśnie, byłem jestem w Białymstoku, ale wziąłem wszystkie faktury, zaniosłem do księgowej. I o, właśnie dzwoniła do mnie Monika, jak jechałem samochodem, miałem być na Mazurach tam, ale ja zobaczyłem, jak tam nie ma, po prostu niczego nie ma. A zimno tam w środku, jak nie wiem. No właśnie, tyle pieniędzy wydaje. No księgowa pytała się, księgowa, to wreszcie będzie pan zmieniał, bo musimy rozliczyć, jak nie. A jak tak mam być? Tu mam numer, tu zadzwonię. Sławka. No za dobę 75 zł. No będzie Monika zadowolona. Proszę się wyprowadzić. To wyprowadziłem się. To pato właśnie zadzwonił, że chce się porozmawiać. Pytał się dlaczego. Specjalnie podłudzują. Wymyślają tak, że właśnie nie chodziło mi. Wczoraj mówiłem, naplułem na niej w twarz. Pokazywałem, jak Tylko teraz miałem buzię. O tak. I powiedziałem, dole ten internet swój. Żadnego obrażania nie było. No, sama zaczęła. Pierwsza zadzwoniła Monika. Ja sam raz byłem w domu tam. Ale tam nie ma ani pieca. Za darmo mieszkać. A jak on powiedział właśnie, że nawet możesz sobie ćpać. A w dupie. Zadzwoniłem do Pawła i Paweł mi od razu zadzwonił, zabrał mnie stamtąd. W drugim filmie również odnosi się do tego, że spadają mu subskrypcje i że w końcu wyjmie to i owo ze spodni i tym i owym obleje widzów i tym się skończy. Jesteście ogółem upartymi osobami. Słuchacie tego Marcinka, nasłuchaliście i
i po prostu, żeby mi po prostu płucie znikały, to wy to robicie. Jak wam tu mój kanał nie pasuje, to po prostu proszę mnie nie oglądać. Dajcie mi spokój. A czemu wy tak, jak ja lajty robię, czemu opisują, jecie, odpisywałem parę razy, potraficie wyzywać, nie wiadomo co. Przestałem pewne rzeczy robić, a wy dalej dokuczacie. To dokuczajcie, dokuczajcie, a śmiejcie się z tego knura. I tak on będzie załatwiony. I on z podatków nie wyjdzie, bo uratowałem mu ułem dupę, a wy tak robicie. To róbcie sobie. Jesteście ułem okrutnymi ludźmi. Jak wam ja nie pasuję, to nie oglądaj mnie. Już. Sobie włącz Bolka i Lolka, Reksio, jakieś inne, nie wiadomo, jakieś inne filmy, jakieś te, nie wiadomo, jakieś... I sobie oglądaj. Jak oglądaj sobie, wrzucaj tych, którzy... O, Meksykano, nie Meksykano, jakiś inny, po prostu tego, o, Łosia, nie Łosia, sobie oglądajcie, a mnie nie oglądajcie. I proszę mnie po prostu nie oglądać. Ja czekam, kiedy mój po prostu kanał opadnie całkiem i po prostu na koniec po prostu tak jak kiedyś zrobiłem. Tylko wyjmę i obleję was, bo taka jest prawda, a nie fałsz. Natomiast na Belwederze twardnieje antymajorskie stanowisko. Major nie ma wstępu z powrotem na szkolną, chyba że ureguluje zaległości, zaległe należności za mieszkanie w Belwederze, czyli obecnie na dzisiejsze knurskie wyliczenia 92 300 zł plus opłata za parking, która jeszcze nie została policzona. Dzisiaj Moniczka nowa z domku, czy teraz Paweł jeszcze wie. Za co? Że charną w oczy dla kobiety. To tak to się nie robi. I to chce wracać na stare łoże. Zapomnij o stare łoże, nie zapomnij. Stare łoże nie dla ciebie. Miałeś stare łoże, miałeś dobrze. Zapomniałem tobie byt, zapomniałem tobie wszystko. A ty nie chciałeś mieć tego. To nie trzeba. Ja już się przyrzuciłem bez ciebie, bardzo dobrze mnie jest. Świetnie. Lepiej, nie? Lepiej. Nikt nie krzyczy. Nikt na mnie nie krzyczy. Spokojnie jest. Tak. Niech powie Marcin mój jest w domu u mnie. Zapytam się jego, czy śmierdzi u mnie w domu. Marcin, śmierdzi u mnie? Nie śmierdzi. Widzisz. A Jarek Meksykano był przed chwilą, to powiedział też, że nie śmierdzi. Widzisz. I ale... Pato przyjedzie dzisiaj. Też mówi, że nie śmierdzi. Ale Krzysiek, toż to widać, że jest posprzątane, łóżko zasłane. Tak. Porządek jest. Trochę kartonów jest, ale to wiadomo, że musi być. I powiem tak, majorze, nie masz wstępu, ja zaraz będę wymienić zamek Łucznik, nie masz, nie będziesz miał wstępu całkowicie, zero. A że raz dzwoniłeś z policją, przyjeżdżasz, co, przyjeżdżasz choć z wojskiem. Zresztą major nie wyskoczy w przesiadkę. Co? Robię, co? Przesiadkę nie wyskoczy, to jemu trzeba brać tak, raz, dwa, ciu! A czemu nie przeskoczy? Major! No ale czemu? Bo ma nogi jak patyki. Nogi jak patyki, tak? Aha. Pinokio ma. O, Pinokio! On cały z drzewa był. No, też, ty też podobny do Pinokio. Ludzie mówią, że nie umiesz zginąć nawet, dokładnie. Tu, że pokazałeś parę razy gimnastykę, śmiechu warte. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.